Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z ogrodu. Jesteśmy tutaj dzisiaj z mamusią. Jest rano, godzina 8 i powiem Wam, że smaży już niemiłosiernie. Od już cieknie, już ze mnie cieknie. Mamusia mówi, że z niej cieknie. Bo ja się tak szybko pocę. Popatrzcie, jak już się ze mnie leje. Ze mnie też. Co, aż już po plecach. Ze mnie też. No i dzisiaj tak będę chciała opowiedzieć Wam troszkę o nasionach, ale też i jak zwalczyć naturalnie zielsko, które gdzieś tam jest koło płotu, zalega, na miedzy, czy chociażby tak jak tutaj było po kapuście, ono nam wyrosło, nie mogliśmy go długo wyplewić i tutaj zrobiła się jedna zielona łąka. W pierwszej kolejności zaczęliśmy oplewiać warzywa, a tutaj sobie to rosło. No i mogłoby rosnąć, ale ono wydaje nasiona. Wysiałoby mi się, to ja bym tutaj znowu miała łąkę. No i najprościej jest to ziele spalić, ale teraz czym spalić? Bo spalić go to jest nie problem. Idziemy sobie do sklepu, kupujemy ostre środki typu jakiś tam, no Roundup już jest zakazany, ale glifosat czy coś i mamy po kłopocie. Ale tego, to nie jest takie proste, żeby sobie taką ostrą chemię zastosować rakotwórczą. I wiecie, czym można w bardzo prosty sposób zwalczyć? Sodą. Sodą. My od lat stosujemy sodę. Rozrabiam taką, jop, twoją mać, dawkę. Ale zobacz, zięć tu pominął. Zrobił. Od razu widać, gdzie jest mijak. Ale zaraz to wyrwie, żeby się nie wysiewało. Tak, i jeżeli jest, bo soda ma właściwości odkażające, ale też ma i właściwości palące. Tyle, że w warzywach tego nie zrobimy, bo spalimy również i te nasze warzywka, ale tak gdzieś na boku, jak warzyw nie ma, to spokojnie można, jeżeli ziele już jest takie duże, ta soda nawet do ziemi nie doleci, tylko spali czubki, no i teraz tutaj to się wyrwie i będzie ładnie, czyściutko. Ja biorę zawsze paczkę sody na 2 litry, także to jest taka fest. Mocny roztwór. Mocny roztwór, żeby spaliło. No i tak po kilku dniach, 3-4 dni już to wszystko pali. Także tutaj dookoła płotu wszystko Edziu mi poopryskiwał i tam dalej za pomidorami, tam gdzie... O! Co tam? Kolega! Zobaczcie. Skubany jak szuka cienia. Wylazł na żer. Teraz słońce już zaczyna przypiekać i chowa się w szczeliny. Ja tutaj jak przyjeżdżam na ogród, to ja ich nie widzę w ogóle, bo one są aktywne nocą, wieczorem i bardzo wcześnie rano, a już jak wychodzi słońce, to uciekają. A ty skubańcu, ja ci tutaj nie dam możliwości się schowania. Moje kury nim nie pogardzą. One siedzą tutaj za płotem w tej zieleninie, ale tak jak Edziu przyjechał tutaj pryskać to ziele, jak tam zaleciał i tak poszłam za 2 dni, to tak, tu leżał usmażony, tam leżał, znaczy spalony, tu leżał, tam leżał, tam leżał. Także te, które gdzieś tam były w tym zielu za płotem, bo on tak nisko to popryskał, żeby szybko nie odbijało i ślimaki trafiło. Także one siedziały tam u mnie za płotem. Tutaj jest ta fasola, która była wysiana dosyć wcześnie i ją zalała woda. Ona stała w wodzie i tutaj to pole ma takie ukształtowanie, że ono jest tak troszeczkę w dół, w dół, w dół, ten ogród. Tak może na kamerze tego nie widać, ale jest tak, tu jest wyżej, tam schodzi niżej i tutaj też niżej, także ono jest coś takiego, taka piramida, można powiedzieć. I tam właśnie za pomidorami już nic żeśmy nie posadzili, bo tam stała woda. Tu, gdzie kapusta również. No i tak te 2 kawałki zostały, ale tu posiałam sobie już... co ja tu posiałam? Fasolę, posiałam marchewkę, posiałam trochę kopru, rzodkiewkę, a tam dalej będę wysiewać buraczki. I tu jest ta fasola wysiewana prędzej. Raz żeśmy ją na obiad zerwały. Tak, tak. A reszta zostaje wszystko na nasiona. Tu jest zielona.
To też na nasiona zostawiasz? Tak, też na nasiona. To jest fasolka, którą w tamtym roku ktoś z Was mi przysłał. Nie znam odmiany, ale jest ona bardzo smaczna, soczysta, nie łykowacieje i wiecie, co jest jej największą zaletą? To, że ona nie przyrasta szybko na grubość i nie łykowacieje. Żółta, dalej to mam saksę. Ja już tradycyjnie sadzę saksę, galopkę, bo to są naprawdę dobre fasolki. I trzeba ją zbierać systematycznie co 2, maksymalnie 3 dni. Ona szybko przerasta. Tak, i ma grube nasiona, nie? I później jest niedobra. A ta zielona nie, ona 4, 5, nawet no. Tydzień czasu i taka można będzie odpuścić. Cienka, o. Ładna, cieniutka. Nie ma nasion, nie formuje tych nasion tak szybko. Także ona mi się podoba i smakowo jest naprawdę dobra. One się dwie uzupełniają, bo żółta fasola ma takie właściwości, których nie ma zielona i na odwrót. I to tutaj zostaje. I teraz pytania. Dużo jest od Was w SMS-ach, jak pozyskiwać własne nasiona, bo teraz już jest powrót do pozyskiwania nasion. Ja cały czas jak gospodarzyłam, to cały czas swoje pozyskiwałam. Tak. Koper swój, wiązałam. Marchewka, pietruszka. Wiązki też podwieszałam, jak wysech to wyłupiłam. Oj, i zawsze, z roku na rok swój. Fasolkę to samo. Jak już zaczęła żółknąć z pola w pęczki pod dachem, albo rozkładałam, albo też wiązałam i trzymałam aż do mrozów i w zimie, jak największe mrozy, ona wtedy przymarzła, bardzo fajnie się dłubało i wieczorami siedziałam. I na klepisko, jak mieliśmy dużo tej fasoli, a to... z początku było dużo, tak. To jeszcze po teściu był cep i ja cepem to, ale musiał być przymrozek dobry, to wtedy ona pięknie pękała. I wszystko się wyłuszczyło. Ładnie się młóciła, bo takie tłuczenie cepem to też nazywało się młócenie o młoty. Tak, tak, tak. I jak później mama ją wyprała na klepisku, na plandece, sypała i wieczorami trzeba było siedzieć i czyścić, odbierać te, które... Telewizji nie było, bo to były dopiero początki telewizorów. Mama przyniosła wiadro fasoli, bo kiedyś fasoli jadło się bardzo dużo w domach. No już telewizor był, jak już ty tak, byłaś. Ale to... mi chodzi o to telewizji, programów. A nie, no tak się nie dzieje. Tam dzieci miały zajęcie, i tam dzieci nie miały było. Tylko bajka i won od telewizora. Tak, tak było. I mama przyniosła wiadro fasoli, tak. Bo fasola była też taką zapchaj dziurą, na pewno to pamiętacie, nie było takiego dobrodziejstwa jak teraz, dobrodziejstwa. Teraz to mamy chyba dobrodziejstwo szajsu tak naprawdę w sklepach, bo żywności jest kupę, ale to nie jest żywność, to jest po prostu sztuczne. To jest przedtem sztuczne. Wszystko prawie na swoich ziemniaków się bardzo dużo sadziło i z ziemniaków wszystko, i kluski, i gołąbki się ziemniaczane robiło. To nie tak jak dzisiaj, że każdy, a z fasoli i kotlety z fasoli, jakie dobre. Dokładnie. Siedziało się w tym przeważnie. I fasolę się sadziło. Jak mama przyniosła, to później żeśmy tą fasolę czyścili i przebieraliśmy pękniętą nad psutą. Tak. No i tutaj teraz na nasiona, tak wracając do tematu, jeżeli chcecie pozyskiwać własne nasiona, to dużym błędem jest zostawianie ostatnich strąków. Zostawia się zawsze pierwsze. Pierwszą fasolkę, którą wysiejecie, tak jak tutaj, ona musi zostać na nasienie. Dlaczego pierwsza? Bo ona ma długi okres dojrzewania. Ona wtedy zdąży, słońce ją wypiecze, pięknie rozbuduje zalążek kiełkowy, ten zarodek serduszkowy w środku. Ona się dojdzie, ona doschnie. I będzie dobrym materiałem nasiennym na kolejny rok. Taka, którą już wysiejecie na przykład teraz, owszem, ona wyda jeszcze strąg, ona wyda również to nasiono, ale to nasiono nie zawiąże środka. I później na rok drugi, jak się wysiewa takie nasiona, to niestety połowa nie wzejdzie, zamrze, są puste. To samo tyczy się ogórka. Ogórka zostawia się zawsze pierwszego, bo później te ogórki wschodzą jak wschodzą, albo wzejdą, albo nie. Tak samo pomidory, to wszystko musi być dojrzałe. No i takiego ogóra zostawia się na krzaku do momentu,
aż on całkowicie zżółknie, już będzie taki aż najlepiej miękki, rozpadający się, wtedy pozyskuje się nasiona ogórka, pomidora. A fasolę, jak ona tutaj na krzakach zostanie, też Wam pokażę, kiedy będziemy wybierać tutaj z mamusią tą fasolę na nasiona, niech sobie stoi, aż całkowicie te stronki zżółkną i krzaki zżółkną. Dopiero wtedy wybieramy i mama albo zawsze na powałce kładzie w stodole. Powałka to jest takie pod sufitem zrobione właśnie na dosuszanie nasion czy ziół. Albo wiązała je w pęczki i przewieszałaś przez taki drąg. Tak, nie? Tak, tak. I w zimie dopiero żeśmy te nasiona skubali. No i też to było fajne, bo nie wchodziły robaki. Dzisiaj przechowuje się fasole w domach, w spiżarkach, w temperaturze pomieszczenia i niestety wchodzą takie czarne rozkruszki. I one niszczą zarodki, ta fasola później nie wzejdzie. Dobrze jest nasiona fasoli właśnie przetrzymywać gdzieś, gdzie jest zimno i ten rozkruszek nie wejdzie. Strąków na tej zielonej fasoli jest bardzo dużo. Jest ona fasolą plenną. Tutaj te krzaki to akurat nie są wzorcowe, bo stała w nich woda, więc tutaj plon jest zaniżony, ale zobaczcie, oblepiona jest cała i gdyby ten krzak był taki, jak powinien być normalnie, to tutaj z takiego krzaka jest dosyć spory zbiór. Żółta saksa, to już ją znacie. I powiem tak, że ta zielona jest dużo, dużo plenniejszą fasolką jak fasolka żółta. Zobaczcie, jak teraz wygląda niebo. Pojawiły się obłoki. Jeszcze godzinę temu było ono całkowicie błękitne, ani jednej chmurki. Teraz one powychodziły, takie prawdziwe, jak pamięta się z lat dziecinnych. Niebo jest dosyć często zasnute chmurami, no ale te chmury są jakieś takie sztuczne, nienaturalne. A te, pamiętam, jak z kuzynem siadaliśmy i patrzyliśmy w takie chmury, wyobrażaliśmy sobie kształty, co one przypominają. I takie właśnie teraz chmury się pojawiły, jak pamiętam z dzieciństwa. Zobaczcie. Jedne są ciemniejsze, drugie jaśniejsze. Te jak takie góry skaliste w Ameryce. A tutaj widok jak akwarelą malowany. Piękne są te chmurki, wyglądają naprawdę zjawiskowo, takie prawdziwe, nasze, naturalne, tak jak i to ziele, prawdziwe, naturalne. Mamusia pojechała już do domu, bo temperatura zaczęła szybować w górę, no i tak lepiej, żeby ona tutaj unikała takiego słońca, bo w jej wieku to już nie jest wskazane, aby ona na tym słońcu siedziała. No i tak ją zawiozłam, sobie wzięłam kapelutek, no i dalej wróciłam tutaj do pracy na ogrodzie. Robi się dosyć fajnie. Teraz zaczął powiewać wiaterek, bo rano tego wiaterku nie było i dosłownie pot lał się tutaj z nas. A teraz i jest nawet tak dosyć fajnie. No i tutaj wracając jeszcze do pozyskiwania nasion, to o fasoli, tak jak mówiłam, pozyskuje się je roku pierwszego, z pierwszego krzaka, aby to nasionko dobrze dojrzało. Natomiast z warzyw korzeniowych, takich jak marchew, pietruszka, burak,
seler, czy nawet chociażby por, nasiona pozyskuje się roku drugiego, bo są to warzywa dwuletnie. Co znaczy warzywo dwuletnie? Pierwszego roku wysiewamy nasiona i pozyskujemy korzeń do spożycia, a roku drugiego dopiero ten korzeń ponownie się wsadza i on wypuszcza kwiatostan, z którego można pozyskać nasiona. W pierwszym roku się nie pozyskuje, taka roślina pierwszego roku nie wypuszcza kwiatostanów, ona idzie tylko w korzeń, a wypuszcza je naturalnie dopiero w roku drugim. Zdarza się owszem, że marchew, buraczek czy nawet seler wypuszczą w pierwszym roku te nasionka, ale to nie jest naturalne. To jest pośpiechowatość rośliny i to takie rośliny nazywają się pośpiechami. Co to znaczy pośpiech? No to właśnie, że wypuściły one kwiatostan za wcześnie o rok. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że przyszły wiosną, jak one już skiełkowały, wzeszły, czy były wysadzone, tu w przypadku selera, i przyszedł taki silniejszy przymrozek rzędu powiedzmy 3-4 stopnie, wtedy roślina głupieje, bo w naturze jak wysiejemy nasionko, ta marchewka zostanie, pójdzie w korzeń, ją się nie wykopie, ona przezimuje i z wiosny wypuści kwiatostan, aby wydać nasiono. I taka marchewka, którą posiejemy w marcu, przyjdzie temperatura, jak ona już wzejdzie 0, czy tam ten 1 stopień, to jej nic nie będzie, ale jak przyjdzie 3, 4 na minusie, ona nie zmarznie. Ona nie zmarznie, bo jest to roślina dwuletnia. I żeby zmarznąć, musiałby przyjść silny mróz, ale sami widzicie, że nieraz jak Wam tam marchewka zostanie, to ona później puszcza ten kwiatostan i kwitnie. Ale jeżeli ona wzejdzie, jest już powiedzmy taka i przyjdzie temperatura minus 3-4 stopnie, to tak jak mówię, ona nie zmarznie, ale przemarznie. I pomyśli sobie, że ona jest już w drugim roku po posadzeniu, że ona przeszła ten mróz, przeszła tą jarowizację i wtedy ona wypuszcza kwiatostan i jest to tak zwany pośpiech. To samo jest z selerem i tutaj ja też zwracam często uwagę, że uważajcie, nie spieszcie się z wysadzaniem selera na miejsce stałe, bo on potrafi przemarznąć, nie zmarznąć, a właśnie przemarznąć i puści pośpiechy. Ja też miałam jednego roku taką sytuację, że się troszeczkę pospieszyłam, to było chyba ze 2-3 lata temu, wysadziłam sobie pana selera i rósł pięknie, ale jakie później moje zdziwienie było, jak 60% selerów poszło mi w kwiatostan. No ale rzeczywiście była temperatura taka, że któreś tam nocy spadło do minus chyba 4 stopni i on przeszedł jarowizację. To samo miałam z marchwią. Też bardzo mi zaczęła wykwitać, bo poszła w pośpiechy, jak temperatura dosyć mocno spadła. Także tutaj to jest istotne. No i jak już drugiego roku ta marchewka wypuści kwiatostan, ona puszcza takie baldachy jak koper. Zostawia się to do momentu, jak to nasionko jest już takie ładne, podłużne, zaczyna brązowieć i wtedy ścina się go, stawia, moja babcia, mama zawsze stawiały w takich snopeczkach pod dachem, bądź wieszały do góry nogami. Tutaj nie można zostawić go do końca, tak jak fasole, bo te nasiona wylecą. One zrobią się bardzo dojrzałe, brązowe i się wysypią, tak jak koper. A jeżeli zbierzemy je, jak one lekko zaczynają brązowieć, jeszcze się dobrze trzymają baldachu, to one dojdą sobie już później w tym baldachu pod dachem. Także to jest też bardzo istotne. Dzień pomalutku dobiega ku końcowi. Smaży niemiłosiernie. Ja to się śmieję, że najchętniej obcięłabym się teraz, ogoliłabym się na zero, na łyso. Tak daje. Mamusia tutaj też już ledwo zipie. A już nie daje rady. No ale trzeba kwiatki podlać, one tak proszą wody. Czas no ja też już idę myć się, bo już koniec. Ja też idę do szklarni tam popodlewać. O,
jadą chłopy. No, też dzisiaj wozili siano, zwozili cały dzień. Ja byłam na ogrodzie, a teraz przed chwileczką mieliśmy akcję łapania papug. Po namyślinie latają papuszki faliste. Ktoś albo wypuścił, raczej chyba wypuścił, bo jeżeli by komuś, jakby komuś uciekły, to no już by... żeby tu u sąsiada trzy, tam u drugiego też są papuga, ten przyszedł papuga. Mamy we wsi papugi, także no, ale sianko ładne przyjechało. Na roli nie ma, że boli. Zasuwa się nawet jak żar z nieba się leje. Przychodzi czas i trzeba robić. Idę też teraz do szklarni. Już się na tyle schładza, że tam w cieniu sobie popodlewam, a to co jeszcze jest na słońcu, to niestety będzie musiało czekać później, no ale tak żeby nie siedzieć później do północy. Przysłowiowo to trzeba iść zacząć już. Wam życzę takiego trochę wytchnienia od tych upałów, od deszczów, od braku deszczu, bo aura jest nieprzewidywalna, dynamiczna. No. No i tak... Te upały to też nic dobrego i nie wróży. Nie daj Boże, gdzieś jakieś iskierki. Boże kochany, to będzie wszystko. Nie, no teraz to tylko apelować o rozsądek, tak, o rozum. Rzucania tych petów, ani nic, bo Boże kochany. Tutaj to naprawdę wystarczy tylko chwilka nieuwagi i może dojść do tragedii. I też tutaj do starszych osób, siedźcie w domach, bo to jest naprawdę taki zabójczy już teraz upał i osoby, które mają tutaj problem z sercem, z krążeniem, czy chociażby z jakimiś niedoczynnościami tarczycy, chorobami i układu krążenia, to naprawdę nie wychodźcie, bo... To trzeba siedzieć w domu. No właśnie, ale a babcie, co ty robisz? A babcia wyszła podać kwiatki i idzie już do domu myć. No, no, no. No, no, no. Do następnego. Idę i ja do szklarni.